Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak łatwo i szybko możecie sprawdzić, czy Wasz dowód osobisty jest już gotowy do odbioru bo generalnie nie wiem, czy wiecie, jest taka możliwość aby sprawdzić to na stronie gov.pl czyli tej stronie oczywiście e, Rzeczypospolitej Polskiej ten taki serwis e, ogólny państwowy, e, a więc tak moi drodzy, przy okazji, jeśli macie chęć zamiast jakichś przydatnych filmów, oczywiście zachęcam was do zwinienia subskrypcji, dzwoneczkiem e, bo oczywiście takich materiałów robimy więcej no ale już nie przedłużając, e, pokazuję wam jak możecie to zrobić, początkowo oczywiście wchodzicie na link do strony, którą macie w opisie tego filmu, jest to oczywiście serwis Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast tuż na moim linku macie przekierowanie automatycznie do działu, który. Zajmuje się sprawdzaniem właśnie tego, czy dowód osobisty jest gotowy. Jak widzicie, mamy możliwość sprawdzenia tego, czy dowód osobisty jest od odbioru za pomocą tej takiej drogi elektronicznej, natomiast musimy tutaj wykonać parę czynności. Pierwsza to przygotować numer wniosku o dowód osobisty. Znajdziemy go na potwierdzeniu złożenia wniosku. Czyli, jeśli taki wniosek składaliśmy, to oczywiście powinniśmy sobie taki dokument przygotować. Następnie oczywiście możemy kliknąć, co musi zrobić. I jak widać moi drodzy mamy tutaj rubrykę na wpisanie. Numeru wniosku o dowód. No, i to jest komunikat, że numer wniosku zostaniesz w użynie podczas składania wniosku. Wpisz poniżej numer wniosku i kliknij sprawdź, czyli ten niebieski przycisk obok. Odpowiedź otrzymasz od razu. Odpowiedź można pobrać w formacie PDF i wydrukować. Pamiętaj, że ten wydruk nie jest dokumentem urzędowym. No, generalnie jeśli chodzi o tą usługę, to jeśli sprawdzimy sobie, to oczywiście widzimy, że jest ona bezpłatna, czyli możemy to zrobić za darmo. Czyli generalnie moi drodzy, ja oczywiście teraz z dowodu żadnego osobistego nie mam do odbioru, więc nie będę tutaj wpisywał oczywiście żadnego wymyślonego wniosku, no bo to oczywiście nie ma prawa bytu. Po prostu weź sobie wpisz ten swój wniosek, numer wniosku, kliknijcie sprawdź i w tym miejscu oczywiście powinniście mieć taką możliwość sprawdzenia na właśnie tym serwisie państwowym gov.pl. To tyle jeśli chodzi o ten materiał, jeśli film będziecie przydatny i zaoszczędziłeś bądź zaoszczędziłaś jak nie mój zachęcam Cię oczywiście do zmian subskrypcji z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam, czy go dnia i lecę robić kolejne przydatne poradniki. Trzymaj się, cześć.